Już w pierwszych wierszach Biblii jest mowa o światłości. Pan Bóg tworzy coś, co jest dobre. Oddziela światłość od ciemności. My jako ludzie mamy tę swoją taką przywarę, że lubimy widzieć ciemność. Ale nie w sobie, tylko w drugim człowieku. Skupiamy się na niej, widzimy tylko i wyłącznie swoją własną ocenę, swoje własne wyobrażenie. A jak jest naprawdę, tego do końca nie wiemy, bo trzeba poznać cały kontekst. My jako ludzie skupiamy się tylko i wyłącznie na ciemnych stronach ludzi. Rzadko co widzimy coś pozytywnego czy światłość w drugim człowieku. Stoję przed drzwiami, które są elementem, jednym z elementów całości. Przede wszystkim wieży, której teraz nie widzimy. Gdybyśmy mogli je ocenić, powiedzielibyśmy, że są bardzo małe, niskie, ale pełnią znaczną funkcję. Dlatego, drodzy, my również tunelowo oceniamy innych. Czy to jest dobre? Nie widząc światłości w drugim człowieku, nie widząc Chrystusa? Nie widząc Chrystusa w drugim człowieku, zastanówmy się, czy w Niego wierzymy i czy Go mamy w sercu. Spójrzmy troszeczkę inaczej, bardziej optymistycznie na Boże Słowo i światłość z innej perspektywy, z tej samej wieży, tylko gdzie indziej. Zapraszam. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno, jako najwyższa z gór, i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Domu Jakubowy, nurze, postępujmy w światłości Pana. No i jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu, tylko trochę wyżej. A więc nasz widok i nasza perspektywa, którą Pan Bóg nam daje, całkowicie się zmienia. Widzimy więcej, widzimy szerszy kontekst, możemy sobie wyobrazić, podziwiać. Nie oceniamy aż tak. Drodzy, dzięki światłu widzimy to piękno, które tutaj jest i które Pan Bóg stworzył. To światło również jest w nas, jeśli mamy Jezusa Chrystusa. Dlatego, że Jezus Chrystus powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jezus Chrystus jest życiem, który przebacza nasze grzechy, naszą ciemność. I drodzy, życzę Wam tego, by właśnie Jezus Chrystus żył w Waszych, a także i w moim sercu. Podziwiajmy to, co Pan Bóg dał nam, to, co stworzył dla nas z innej perspektywy, z Bożej perspektywy.